No właśnie, no mamy te firmy, które mamy, które zajmują ważne miejsce w polskiej gospodarce, ale w opublikowany kilka miesięcy temu raport na temat przyciągania kapitału do naszego województwa jest bardzo smutny, panie pośle. Okazuje się, że korporacje jakoś szerokim łukiem omijają pomorskie. Dlaczego tak jest? Jest to pytanie już bardziej do samorządowców niż do parlamentarzystów, bo nasza rola polega na tworzeniu pewnych ram na poziomie ogólnopolskim, które wpływają na całość naszej gospodarki. Natomiast no, coś jest na rzeczy, jeżeli Pomorskie nie przegrywa z Dolnośląskim aż tak drastycznie. Także wydaje mi się, że warto tutaj szukać, tworzyć dobrą diagnozę, szukać przyczyn zaistnienia tej sytuacji. No, dużo się mówi o nie najlepszej współpracy pomiędzy samorządami w naszym województwie. Jest to też powód, aby poważnie rozważać kwestię utworzenia metropolii trójmiejskiej. Może tego rodzaju struktura pomogłaby w lepszym zabieganiu o inwestorów, bo rzeczywiście jest ich za mało. No ale jak na razie to 17 lat walczyliśmy o bilet wspólny. Prezydenci w Trójmiasta kłócą się w mediach. Na końcu nawet nie wiadomo, o co się kłócili, co jest bardzo rozczarowujące. No przecież tak wytrawni politycy, jakimi bez wątpienia są i prezydent Adamowicz, i prezydent Szczurek, no mogliby sobie pewne sprawy wyjaśnić, tak mi się wydaje, pomiędzy sobą, a nie robić z mediów łamy do dyskusji, czasami, no powiedzmy sobie, na takim sobie poziomie, więc to jakby średnio optymistycznie rzutuje na stworzenie metropolii, bo chyba zbyt często jesteśmy ciągle na poziomie, my chętnie używamy właśnie takiego porównania, miłości między Arką Gdynia a Lechią Gdańską, czyli taki syndrom Arka-Lechia. Zgodzi się pan częściowo? No jest to jakiś problem, rzeczywiście, bo wydaje mi się, że ten wspólny bilet już jest prawie przysłowiowy. Że w paru kwestiach zupełnie oczywistych ta współpraca mogłaby lepiej przebiegać, niż to ma miejsce, natomiast kończy się to na deklaracjach, na zarzutach, później obronie przed zarzutami. No szkoda nas na to, wydaje mi się też, że mniej takich spraw powinno być dyskutowanych w mediach, a więcej w ramach bezpośrednich spotkań kończonych błędą, kończonych dobrymi decyzjami, decyzjami dobrymi dla regionu. Z czego to wynika? Bo z jednej strony to jest raport, z którym trudno dyskutować na temat sprowadzania kapitału na Pomorze. Wygląda to kiepsko. Z drugiej strony, na przykład w Gdyni żyje się podobno najlepiej w miastach tam powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Gdańsk też jest wysoko. Bezrobocie w Trójmieście właściwie już jest chyba głównie statystyczne, można powiedzieć, więc można się zapytać, skoro tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? Znaczy, nie wszyscy dostają Boga równo. Są pewne miejsca na ziemi, gdzie z różnych względów żyje się łatwiej. Są miasta, którym zarządza się łatwiej, trudniej. Także też nie do końca można porównywać problemów związanych z zarządzaniem Sopotem, nie obrażając nikogo, i zarządzaniem miastem Gdańsk. Czy Słupskiem na przykład, który ma przeszłość i możliwości zupełnie inne. Kwestia jakości życia, samopoczucia ludzi często też jest uwarunkowana psychologicznie. Może tak jest, że akurat w Gdyni mamy więcej optymistów. Natomiast niezależnie od tego, jak postrzegamy naszą sytuację dzisiaj, musimy już powoli uczyć się myślenia w kategoriach cyklów koniunkturalnych. W tej chwili jesteśmy w dobrej fazie tego cyklu. Może już nie najwyższej, ale ciągle jeszcze dobrej. I ta gorsza faza przyjdzie. Teraz jest czas, żeby myśleć o przyszłości i o tworzeniu nowych przedsięwzięć, które mogłyby eksplodować właśnie w tym gorszym dla nas czasie. Dlatego uważam, że z jednej strony, ciesząc się z wzrostu gospodarczego i dyskutując na temat podzielenia efektów tego wzrostu, musimy już też myśleć o przyszłości, kiedy będzie trudniej, kiedy to bezrobocie, o którym pan wspomniał, w tej chwili znikome, może znowu podnieść się wyżej, czy może pojawić się zagrożenie, że podniesie się. Dlatego warto zabiegać o nowych inwestorów i mi się wydaje, że oczywiście przede wszystkim samorządy, bo to jest ich rola, ale również parlamentarzyści będą i powinni czynić wszystko, co możliwe, żeby nowe przedsięwzięcia na tym wzorze powstawały. A czy jest możliwe w tym mieście, tak się rozmarzyłem, żeby tak jak w Monachium, albo tak jak w Mediolanie, na stadionie wielkim miejscu, jak w Mediolanie na stadionie San Siro, rozgrywają na zmianę mecze dwie wielkie drużyny, Inter Mediolan i AC Milan, mimo tego, że jak dochodzi do meczu między nimi, to są święte derby
jeden drugiemu i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to wyobrażalne u nas w Trójmieście, że na Baltic Arena rozgrywają swoje mecze Arka i Lechia? No szczerze mówiąc, ja nie bardzo wierzę, nie bardzo wiem, dlaczego miało być inaczej. No jest to dla mnie oczywistość. Do Gdańska naprawdę z Gdyni można dojechać bardzo szybko. I myślę, że można też zadbać o satysfakcję Gdynian w inny sposób, tak żeby nie tworzyć wrażenia, że przynosimy nasze największe dobro. No bo gdzieś ten stadion musi być, prawda? Ale oczywiście, że tak. Także to są oczywistości. W dużej aglomeracji, gdzie odległości nie są duże, gdzie raczej mamy problemy z korkami na ulicach, a nie z ilością kilometrów, które trzeba przejechać. Takie rzeczy są dosyć proste do zrobienia i to jest kwestia rzeczywiście dobrych intencji, może czasami zaniechania nadmiernie wygórowanych ambicji. Ale jakoś nie zanosi się na to, prawda? Z tych rozmów, jakie tutaj słyszymy, nie zanosi się na to. Czy jeśli prezydenci miast nie mogą sobie sami poradzić, może ktoś im powinien pomóc? Znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby każdy zajmował się tym, do czego został powołany przede wszystkim. Teraz w mediach niedawno przeczytałem list z Pawła Adamowicza, który apeluje do parlamentarzystów, że zajmowali się sprawami regionu. No powiem szczerze, miałem dosyć mieszane uczucia, aczkolwiek ludzie listy piszą i pisać każdy może. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, aby ktokolwiek z posłów wybranych z Pomorza miał cień wątpliwości, że powinien zabiegać o sprawy regionalne w Warszawie czy w ramach swojej pracy parlamentarnej. Oczywiście z pełnym uwzględnieniem specyfiki i roli posła. My mamy tworzyć prawo, mamy rozwiązać problemy kierując się racją stanu, ale racja stanu w wielu wypadkach nie jest sprzeczna z racją województwa pomorskiego i wydaje mi się, że takich rzeczy ludziom nie trzeba mówić. I czasami też mam takie poczucie, że nadmiernie wybujałe ambicje nie pomagają, a nawet szkodzą. Bo nie wiem, prezydent Gdańska pisze list do posłów z Pomorza, może prezydent Gdyni napisać, potem prezydent Sopotu napisze, potem Wejherowo napisze, też będzie chciało nas mobilizować. Mi się wydaje, że nas mobilizować nie trzeba. Z nami trzeba rozmawiać o konkretnych sprawach. Jeżeli ja zajmuję się w tej chwili problemami związanymi ze skarbem państwa, bo do tego zostałem wybrany, to z oczywistych względów najłatwiej jest do mnie dotrzeć ludziom, których aktywność zlokalizowana jest na Pomorzu. I tak naprawdę od ładnych paru tygodni, dzień w dzień przyjmuję szefów, związkowców z państwowych firm zlokalizowanych na Pomorzu. Uważnie słucham, jakie mają problemy i w ramach moich możliwości parlamentarnych staram się te problemy rozwiązywać. Natomiast pisanie listów i tworzenie sytuacji, kiedy mi Paweł Adamowicz będzie mówił, co ja mam robić w Sejmie, ja będę mówił Pawłowi Adamowiczowi, czy on ma się zajmować, niczemu dobremu nie służy. Każdy ma mandat. Paweł Adamowicz został wybrany przez ludzi, żeby zajmować Gdańskiem. Ja mam mandat od mieszkańców Pomorza, żeby zajmować się problemami pomorskimi na poziomie parlamentarnym. Każdy nas robi swoje. No oczywiście tak, gdańska sytuacja jest nieco kuriozalna. Macie przecież swojego marszałka, macie już swojego wojewodę, macie mnóstwo posłów z Pomorza i jeszcze pan prezydent Gdańska musi pisać. Znaczy ja myślę, że po prostu piszę, bo lubi, bo są ludzie, którzy lubią pisać. Że mnie też prosił jeden z dziennikarzy, żeby mi odpowiedział. Powiem szczerze, jestem tak zajęty swoją robotą, że nie starcza mi czasu. Jeżeli będę miał taką możliwość i czuł potrzebę, to napiszę. Natomiast są dla mnie rzeczy ważniejsze niż pisanie listów do prezydenta Adamowicza, czy nie wiem, czy do mieszkańców Pomorza. Mi się wydaje, że czas wyborczy to jest taki, który można porównać do pisania listów, gdzie składam pewne deklaracje. I potem zamyka się pewna klamra i z tej deklaracji jesteśmy rozliczani. W międzyczasie zajmujemy się robotą po prostu. Niektórzy mówią, że kampania trwa całe 4 lata. Ale też trzeba pracować czasami, prawda? Nie tylko mówić, ale robić pewne rzeczy, bo inaczej to nasza aktywność prowadziłaby się do kabaretu. A jednak jest parę spraw autentycznie poważnych. Z rozmów, które prowadzę w tym gabinecie, wynika, że naprawdę w wielu miejscach potrzeba szybkich, ważnych decyzji. I to bez właśnie całego tego medialnego zgiełku trzeba po prostu szukać dobrych rozwiązań, tak żeby pomagać naszym firmom, a poprzez to oczywiście mieszkańcom Pomorza i pracownikom tych firm, podatnikom, wszystkim.